Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shank. A konkretnie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Shank na hardzie. Twardsi wrogowie, zero checkpointów. Let's go! What are you drinking, buddy? I'm looking for someone. Heh, around here, it's usually someone that's looking for us. I can't wait to try out your girlfriend. Found her! Oh God! I'd kill you now, friend. But I want you to hear her scream. No! No! Jay! Oh, no! You a fight fan? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. I got your old friend Shank here at the bar. What do you want me to do with him? Finish him. Got it. Hit him! Czyli na hardzie dopiero się odblokowują te... Znaczy jest taka pełnia tych scenek, powiedzmy. Dobra, ale teraz... To będzie zabawa. Będzie zabawa. Oj, będzie się działo. Zwłaszcza, że mam dostęp do absolutnie każdej broni. O, nie wiedziałem, że mogę tak w powietrzu jeszcze typa złapać. Shank is back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Widzieliście ten perfekcyjny unik po prostu przed jego strzałem, moim strzałem? Czemu mam kontrolki jak na tego? Jak na pad... Znaczy gram na padzie, a kontrolka jak na... jak na tego. No Jezus, nie wysłowię się. Jak na klawiaturę. No tak średnio o to mi chodziło. No dawaj. No i piesał przyszedł, no. Mały słodziaczek, malutki, taki słodziuśny. Dobra, czekaj, że uda mi się pobić w ogóle rekord, powiedzmy, levela, bo tam miałem ile? Chyba 12 minut, jeśli dobrze pamiętam. Niektórzy się widzieli, kolego.
mogę tego zablokować typa? Mogę! Nice! Jezus Maria! Czas wziąć się do roboty. Za co to osiągnięcie? O nie, umarłem. Kurde, a tak się obawiałem tego. No, wądy, durny psie! Ja już to chyba zaznaczyłem, nie wiem ile razy to zaznaczyłem w tej grze, ale mówiąc krótko. Jak kocham psy, tak w tej grze ich po prostu nienawidzę. Wiem. Jak wygląda chwyt z Uzi, jestem ciekaw. A Jezus, jestem ciekaw, jestem ciekaw, ale na tym typie. A, dokładnie tak samo. To interesting. Wiesz, chyba cały magazynek z Uzi wystarczy, żeby takiego typa zrzucić. Zrzucić. Proszę bardzo, już 8 minut, nie? Uff. Nie ma co szczędzić tych granatów tak naprawdę, zwłaszcza na tym trybie. Ha, uniknięted. Au. Nie do końca uniknięted. Szybko wymiana broni. Juhu! No, do widzenia. Dobra, zaraz będzie koniec. Czytaj, to już jest końcówka. Także jak teraz zginę, to się dość nieźle wkurzę. No takiś cwany? No dawaj, przyjmij ten łańcuch na klatę. Jak mano, hefe. Ha! Jak nie lubię tych grubasów, czy tam mięśniaków wyskakujących po prostu nagle zza rogu. Zostałem w plecy, a powaliło mnie od przodu. Ciekawe. Żegnamy panów. No, to jeszcze browar. I lecimy dalej. No, jako że to już jest boss, to po prostu będzie walka z bossem, nie? W sensie, jak teraz zginę, to wiadomo, walka z bossem, no to normalnie jest od początku. Dobra, lecimy. O, ty, ale tu trwa krócej! W sensie, krócej jest ogłuszony. Czyli muszę szybciej reagować. Au. No, także... PIŁA! Au. No nie zasiedził się skubaniutki niestety. Wtedy. God bloody... Mier granaty. Raz, dwa, trzy.
giniesz ty. Proszę bardzo, już kolejny etap. Ile? 12 minut do tego doszedłem. Ty cholerny... Ja naprawdę, czy jedynym po prostu atakiem tych typów na dystans jest, jest zaszarżowanie? Ja nie mam czasami pomysłu, jak to skontrować. Moja ulubiona rzecz na grupki wrogów, nie? Czyli... Gacie. Uzi jest dobre na te psy, widzę. W sensie, żeby powstrzymać ten wyskok. Bo Uzi bije, wiecie, tak dookoła, nie? No i co? Tak się tworzy obraz bitwy. No to dość ciekawie poleciała ta kula. No. Nagle o glebę frajera. To jest dość dobra taktyka, widzę. Wow, no to było dość szerokie. Okej. Tu psy. Padły. Psy powinny być do strzału na raz, mi się wydaje. Ale już po paskach życia widać, że są twardsi. Są po prostu te paski dłuższe. Kurde, zepsułeś mi chwyt, stary. Już? Dziękuję bardzo. Ale przynajmniej browary w części wypadają. Dobra, jest już kwadransik. A ja już jestem na czwartym etapie. Na daleko bym powiedział. No, z tym pójdzie, tu pójdzie dość gładko, mam wrażenie. Jeszcze ktoś? Dobra, rzuć tę broń. Ale rzuć broń, nie się w przepaść. A kurde, ale damage robią większe, mam wrażenie. Oj, oj, oj. No kurde, ty durny psie, złaź stąd. Znaczy stąd, ze mnie. Atlas i Diablo.
Jeszcze, o, kolejny Diablo. Maxwell. Obrońcy praw zwierząt to by mi pewnie teraz chcieli powieść, mam wrażenie. Ej, nie wiedziałem, że mogę wysadzić granat zanim do mnie doleci. Warto wiedzieć. No jak widzę, że ten typ mi wylatuje, to nie jestem w stanie tego po prostu skontrować. No brawo ja. Dobra, ciągle trzy granaty. Co by tu zrobić? Siema. Siema. Dziękuję, do widzenia. No i lecimy dalej. Nic się nie zmieniło od poprzedniej serii, nie? Fajnie, jak ja mam zdobyć te granaty? Czyli daj mi... No, w sumie dobra, nie będzie tak. Znalazł się cwaniak od 7 boleści. Co, myślisz, jak masz minigana, to jesteś cwany? Chłopie, z miniganem to tylko ja tu jestem mocny. A, to tak próba bycia mocnym, nie? Szybkie strzały z tego i typu padają. No. Wiecie co jest moim problemem w moim błędem? Że jak debil podszedłem za blisko. A tym bardziej jeszcze większe było to, że się nie cofnąłem od razu. Tak to bym mniej razy dostał na pysk od tego minigana i może bym to przeżył. Czy tutaj zdążył znowu chwycić tego minigana, zanim typy by mnie rozwaliły. Ej, ty, ale fajne combo teraz to by mi wyszło. No zejdź ze mnie! Super, ledwo co mam HP. I wytrwaj. I tyle wytrwałem. No. Fajnie zrobię unik. Nie, zacząć od tego cholernego psa. Mam go naprawdę dość. No. Wycinamy. Wycinka ludzkich drzew ma miejsce właśnie. Hefe i dwóch Jordanów poszło właśnie w pizdu. Ten drugi był trochę zbędny. Super, jestem w bardzo podobnej sytuacji, co byłem przed chwilą. Ja zginąłem w powietrzu i dostałem jeszcze 3 strzały, zanim upadłem na ziemię. Fajnie. No ty durny psie, złaź ze mnie!
Ja nie wiem, jaką broń tutaj wybrać. Nie wiem, łańcuchy może? To sobie zostawię. Szybka apteczka. Let's go! Teraz mam trochę więcej życia. Może tak szybko nie dam się zabić. Dobra. Jakoś to poleciało. No. Pauza. Jezus, niezłe staty mam. Dobra, kontynuujmy. Z browarem na ustach chciałem powiedzieć, no nie wiem czemu. Czy może wróć? Nie wiem czemu, tylko nie wiem dlaczego akurat takie zbitki słów chciałem użyć. A masz jakiś browar? Nie? To tfu! Pluję na ciebie i twoją rodzinę. I to było całkiem dobre. Chodź, piesku, idziemy. Ej, za co te osiągnięcia mi wpadają? Concept art unlocked. Że za mało używam tego ataku w zwarciu, a to jest główne źródło moich obrażeń. I od tego sobie powinienem każde kombo zaczynać, mam wrażenie. Dobra, co dalej? No, teraz jakoś idzie. Oj, też ten skok. A, XD? W ogóle ten efekt, jakbym go ciopiło. Dobra, wymiana pistolety. Apteczka, bo to się już nie cofnę. Dobra. To jest które miejsce? To jest to miejsce. Jeszcze. Let's go. Dobra, kolejny. Możesz łap granat i zdychaj. Dobra, dół. Jakie to, to wybuchło i nie zadało w ogóle obrażeń żadnemu psu? Dobra, jeszcze! Minimalnie za późno.
Jak mam pioruńsko szybkie te ataki. Zwłaszcza, jak się patrzę, jak on to wykonuje na jednym przeciwniku. Ha, uniknięte, frajerze. Piła i grat cool. Trzynaście strzałów w plecy, nie w głowę, nie. To zadanie dudy, żeby strzelać w głowę. 13 razy. No, do widzenia. Poleż sobie. I zdechnij. Au. Super. I znowu. No, dawaj. To jest taka fajna. Idziesz tak, o jolo, rzucisz sobie grona w środek walki. Nikt nawet to nie zauważy. O czym faktycznie nikt nie zauważa i wszyscy zdychają. Ha! Ja ci dam! Grat cool prosto w plecy! No, dawaj mnie tę broń. Teraz ja będę kozaczy. Halo? Co to za jakiś... Typ właśnie wleciał w szarżę z minigana i co? I stał... Wleciał ją dalej. Leciał dalej w tej szarży. To zabieram na wszelki wypadek. Chociaż, czy to tak, to było dalej już to. Dobra, puść. Siema. Ej, miały być krzyki, no. Co i prawie na... i zginęłem dosłownie na końcówce. Kawałek później, no. Już był kolejny etap. Ale cóż, no, takie ryzyko. Dobra, jeszcze jeden stage, powiedzmy. No! Czekaj, no kurde, bo... Ja naprawdę nie chcę teraz zginąć, no! I po co się odzywam? Dobra. Nic to była moja pierwsza próba harda. Doszedłem do chyba trzeciego poziomu, a póki co kończę go. Z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Adios!